Czołem ludziska, z tej strony Staszek, tym razem już w pełni sprawny umysłowo, mam nadzieję przynajmniej, witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve Hamlet. Wiem, że w poprzednim odcinku też nazywałem dziwnie te rzeczy, dziwne nazwy wymyślałem dla tych wszystkich, kurczę, elementów to było, to nie był coconut tree, tylko cocon tree, prawda, i takie różne inne pomyłki mi się trafiały, przepraszam was za to, no ale czasami po prostu tak bywa w życiu. Tymczasem, co dzisiaj będziemy chcieli zrobić? Zaczyna nam się Lush Season, nie mamy, jak dobrze pewnie wiecie, żadnych dodatków typu... Nie mamy Nettle Seedów i nie mamy... O, pokrzywy ogólnie nie mamy, tak? Ale nie martwimy się tym, że nie mamy pokrzyw. Dlaczego? Ponieważ mamy maskę gazową, ona powinna nam starczyć, szczególnie jak będziemy ją używać mądrze. Czyli czasami ją zdejmować, czasami ją zakładać. Jedno, dwa kichnięcia, nic się nie stanie. Na pewno musimy mieć też dużo kasy, tak jak mam w sumie teraz. Mam wystarczająco dużo kasy, żeby mi bardzo mocno sanity rosło. Także to jest plus. Zbieram sobie kupy, bo przy okazji wam opowiadam co i jak. Więc tak, dzisiaj bym chciał pójść do strefy gazy. Strefy gazowej. Gdzie mocno będzie trzepać nas w nos, ale mamy maskę gazową, więc przy okazji można dwie pieczenie na jednym ogniu upiec. W sensie, skoro i tak będę zakładał tę maskę, to czemu nie założyć jej podczas... To czemu przy okazji, jak już zakładam, nie skorzystać z tego i po prostu pójść sobie dalej. A tymczasem zrobimy jeszcze jedną farmę. Tak, bo mamy już, na pewno widzicie też, że trochę psują się też nasionka. Mam nadzieję, że to nie będzie jakimś wielkim problemem. Z jedzeniem jest całkiem w porządku, chociaż wolałbym jeszcze... Właśnie mamy jedno mięso, czyli jakbym sobie wyrobił, wiecie co? Przyspieszymy produkcję jeszcze jednego... Tylko to kupą trzeba, sorry. Przyspieszymy produkcję jeszcze jednego warzywa. O właśnie, weźmiemy sobie to warzywo. Zresztą widzicie, że trochę się psują już. Ale możemy je oczywiście cały czas jeszcze tutaj nowymi nasionkami trochę poprawiać, bo wiadomo, co zawsze jest średnia. I jak mamy trzy warzywa, to jeszcze weźmiemy sobie jednego jerkiego. Zrobimy sobie jeszcze jedno żarcie. I tak, tak pisaliście, że to pewnie ta lampka przesłania mi tutaj niestety lodówkę, także muszę na przyszłość pamiętać, żeby nie stawiać tak, żeby to zasłaniało. Stawiać jakoś inaczej te wszystkie rzeczy. Szczególnie, że jerki tak powoli się trochę psuje, więc trzeba na to zwracać uwagę. Kupy zostawiam. Będę chciał pójść do strefy gazowej, więc patrzę, co jeszcze mi nie będzie potrzebne. No, ballpoint hammer wydaje mi się, że będzie. Złoto, onyxy nam zajmują sporo miejsca, no ale trzeba. Ze względu na fakt, że maska też nam odejmuje sanity, jak będziemy ją nosić. Maskę mam przy sobie? Mam przy sobie. Robin jest ze mną. Net. A właśnie, też napisaliście mi w komentarzach, że ja mogę używać korku. Korka, żeby ładować to, więc ja to chcę sprawdzić, czy mam gdzieś tutaj ten cały mój korek, czy ja cały korek zużyłem, jest. Zobaczmy, czy korek ładuje? A, moi drodzy, nie. Korek nie potrafi doładować naszej lampki. Czyli mit obalony, możemy w sumie jeszcze sprawdzić, czy rzeczywiście tak będzie, jak jeszcze raz spróbuję, ale nie ma czegoś takiego, jest tylko słab. A dlatego mamy bardzo mało tego światła już tutaj, na to trzeba zwracać uwagę i trzeba też używać, ta siatka mi się też przyda mimo wszystko. Czy Robin jest pusty? Abry ma tylko Weevil Mantle, który akurat nie jest mi potrzebny teraz. Także myślę, że mogę go na razie tu zostawić. Szczególnie, że trochę się już psuje, a nie mogę go też naprawiać sewing kitem. Także to też się dowiedziałem. Okej, tu mamy też berry busze, bardzo dobrze, będą czekały na lepsze dni. Jedziemy! Jedziemy, też powinienem zrobić sobie obcęgi, zobaczcie, nie będę zbierał kup na razie. Obcążki, żeby znowu zbierać, zarobić sobie na tym, ale no właśnie. Całą gotówkę chyba za sobą wziąłem, albo na pewno wziąłem dość sporo gotówki. No ale wyprawiamy się w końcu do strefy gazu. No, jest długa droga przed nami do przejścia. Mam nadzieję, że po drodze uda nam się może pozbierać właśnie z tych cocon trees. Czy jak to tam było? Trochę silku. I po drodze jeszcze przecież. Tak, zauważyliście, że to jest zupełnie nowe miejsce z buszami. Gdzieś ja z innej strefy zabrałem te busze poprzednio. Więc to jest nowe krzaczkarium. I z tego nowego krzaczkarium mogę spokojnie zabrać sobie. Wykopać jeszcze raz i... No właśnie. I kolejna rzecz bardzo, bardzo charakterystyczna dla tej pory roku. Czyli... A, będę musiał też zrobić sobie kolejny spear. Czyli mamy właśnie te nasze koleżanki. Tak. Ciernie, tak? Niestety dostajemy zawsze trochę w ryj za to, że będziemy starać się przez nie przejść. Tylko będę starał się znajdować rzeczywiście jakieś przejście, tak jak tutaj sprytnie. Żeby nie było problemu. To jakiś czasem pateczek też się zbierze, no bo mam ich w sumie mało teraz ze sobą, ale... Ale, no właśnie. Idziemy. O, i już się pojawiła, proszę bardzo. Ale nie będę wam tego jakby pokazywał, tak? Może będę po prostu robił sprawozdania wam, no bo wiadomo, znacie już sposób łapania. Szczególnie, że od razu będę chciał je pewnie mordować i od razu... O-o! O-o!
Ja myślę, że zrobimy sobie ognisko, chociaż pada deszcz. Ale mimo wszystko ognisko się przyda. Proszę bardzo o... Także sobie tu chwilę posiedzimy, poczekamy. Baczcie, cały czas wylatują jakieś robaki, więc to jest piękne. To jest dobry moment właśnie, żeby na chwilę sobie odpocząć. I złapać co trzeba. Może uda się... Dalej będę starał się oczywiście próbować różne typki ubijać, tak? Więc cały czas się spawnują z tych kwiatów, zobaczcie. Tak jakby to jest nieskończone źródło, to mi się bardzo podoba. To nie jest tak, że tak jak jest to... Dobra, myślę, że już można to zacząć kolekcjonować. Że to nie jest tak jak z świetlikami chyba. Świetliki są skończone czy nie są skończone, nie pamiętam, ale motylki też się generują z kwiatków, więc to jest bardzo fajne, że one tutaj cały czas są dostępne i łatwo będzie można, proszę bardzo, starczy się rozbić obok egzotycznych kwiatków i już, proszę bardzo, mamy balbę. W ogóle, gdybym ich nie mordował, to nie psułyby się te bulby też, tak? Także mogę ich nie mordować, mogę je zbierać do Robina, który nawet nie wiem, gdzie poszedł spać, ale nie widzę go tu. Dobra, przeżyliśmy noc, teraz oczywiście będzie jeszcze wiatr. Co się stało z Robinem? Robin się tutaj zakleszczył. Jesteś za gruby! Co za grubas? No dobra, trzeba go uwolnić. Niech będzie, Robin, chodź. Chodź, kolego. O, ale nie, no właśnie, to najgorsze jest to, że podczas dnia nie mogę ich łapać. Natomiast udało mi się złapać motylka. O, proszę bardzo. Taka śmieszna rzecz się udała przy okazji. O, proszę. A, i tutaj widzę, że nawet, zobaczcie, wylazły. I chyba tu się cały czas nawalają. Ja bym chciał powalczyć jeszcze z nimi trochę. Tu są te. Ło, patrzcie, jaka tu jest wojna. Tutaj trzy różne typy walczą ze sobą. Tylko, kurczę, coś tam zjedli. O Jezu. Tu, a, dobra, jeden koleś do mnie idzie. Ale z niego może wypaść bardzo fajna rzecz. Ja go muszę przeatakować. A przynajmniej jakiegoś jednego przeatakować. No jakby takie trochę tutaj... Próbujemy gościa trafić. Nie wiem, czy on za mną pójdzie? Wygląda trochę, jakby nie mógł się ruszać. Nie? Dobra, wiecie co? Ja go tu ubiję szybko. A! O Jezu! Zapomniałem, nie zauważyłem, ale jaja. Zapomniałem, że mi się... Wiedziałem, że mi się zniszczy. Kurka. Nie mam... Dobra, już robimy. Jego trzeba ubić. No, ja trochę daję się bić, tak? No, ale... Mam wrażenie, że się trochę tutaj zbagował, albo on tak ma. Dobra. I teraz pytanie, czy tu wypadło to, co bym chciał, żeby wypadło? Dużo rzeczy wypadło. Już nawet nie mam na nie miejsca, co jest ciekawe. Okej, to się na pewno przyda. Mamy nektar, mamy leafy meat. Jest! Flytrap stock! Tak, z tego można zrobić pałkę! Moi drodzy, z tego można zrobić magiczną pałkę. A czy one po prostu... A, bo one... Patrzcie, bo one są uziemione, te duże. To jest interesujące. Czy co, mogę atakować i co, przechodzić? One atakują wszystko dookoła. Dobra, a ja atakuję Robina, dobra. Tak, atakuję Robina, to w sumie dobrze, bo będę mógł gościa zdjąć. Dobra, po... Nie, iść nigdzie. Dobra. Tutaj widzę, że mamy dużo różnych rzeczy. I mamy w końcu te gałęzie, moi drodzy. Wreszcie z tych gałęzi miałem coś zrobić, pamiętam. Tylko nie pamiętam dokładnie co, ale coś miałem z tego zrobić. Dobra, zobaczmy, zaatakujmy jeszcze to. Okej. Okay. I tu są oczywiście, zobaczcie, one się nieźle... Jakie tutaj jest, jaka tu jest wojna! Dobra, myślę, że można spróbować... Świetnie. Udało mi się trafić? Kurczę. Mamy trochę średnio, bo... No dobra, mamy to jedzenie, także mięso jest. Ale tu już wypadł... No pigskin nie jest jakiś super potrzebny w sumie, ale zobaczcie, jak oni pięknie zaczęli tutaj być łapani. Może trzeba coś zjeść już przy okazji. Ale ciekawe jest też to, że oni... On, mimo że latają, nie potrafią nad tymi dziadostwami przelecieć. I to jest dla mnie pasjonujące też trochę. No dobra, ale chcielibyśmy też, moi drodzy, ubić tego pająka. Oni tu jeszcze walczą. Zobacz, Spider Monkey zaraz padnie. Gdyby to wykorzystać tę możliwość. Chyba padł. Nie wiem, co z niego wypada, ale zbieram wszystko. Dobra, one nie atakują jakoś bardzo. Wow! Wow. Gościu! Pierdzielaj! Teraz cię dziabnę. Ale tu się dzieje! O kurczę, nie sądziłem, że będzie aż tak ciekawie tutaj. Aps! To przez przypadek, przepraszam. Wypadek przy pracy. Okej, okay, oczywiście mam problem z tym, że... Niestety, ale... Czekajcie, bo... Chodź, Robin! Chodź, bo tam dużo się dzieje, a ja bym chciał to jakieś porządki porobić, bo... Tu są różne rzeczy, które mi nie są w tym momencie potrzebne. Na przykład nie jest mi potrzebna siatka, nic w tym stylu. Ani to. Ciebie zamordujemy w sumie. Okej, okay, bo potrzebuję trochę miejsca. Flytrap stock, bardzo fajnie. To będzie miło zebrać. Ale tu mamy jeszcze, patrzcie. Ach ty, dziadu. Patrz na moje...
Dobrze, że zauważyłem, że mi się skończyła zbroja. O kurka. I tak dostałem trochę w papę. No dobra, ale zbroja mi się skończyła. Dobra, coś się dzieje. Locksuit wymaga... O kurcze. Dwie trawy. Chyba mam jeszcze zestaw traw, żeby to zrobić. Także elo. No dobra. Okej. Dobrze. Dobrze to zauważyłem, bo wiecie, gdybym się zapomniał... Dobra, no zaraz zginie. Dobra, zginął. Teraz można wszystko tu zbierać. Tu naprawdę jest sporo tego do zbierania. A do tego jeszcze ty jesteś tutaj. Oj, dobra, może być, bo tu zbierzemy całą resztę. Okej, pigskin też wleciał, pigskina wrzucimy. Nie wiem, czy mam jeszcze miejsce tam. Nie mam miejsca, no właśnie. Dobra, ale zobaczcie, ile mam mięsa. No może dobra, przesadziłem, że o, zobaczcie ile, setki, tysiące, nie. W sumie można powiedzieć, że ubiłem wielkiego małpopająka, tak powiedziałbym, że w sposób niebezpośredni. Zobaczcie zresztą, ile tutaj tych rzeczy leży. Tam jeszcze te mantisy walczą, zobaczcie, co ja tutaj muszę to zmienić. Bo będę chciał je zbierać. Oj, tu proszę bardzo, zostały chyba... Czemu nie mogę tego połączyć? Aha, bo to jest coś innego? To jest interesujące, co ja tutaj jeszcze mam? A no właśnie, mam dużo tych, okej. To jest O! To jest, kurcze... Ej, to jest naprawdę świetny moment, bo nie mogą mnie to nawet atakować. A! Jednak mogą! Skubany atakuje mnie przez te. Przez bramble. No to dziad. Ale tu jest bardzo... Zobaczcie, tu jest... Wszystko mnie atakuje jakoś, tak powiedziałbym, że z dużej odległości. Co to jeszcze mu się udało wziąć? To, okej, to się też przyda. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze mięso. O kurcze, nie, powiem wam szczerze, lód tu jest tak nieziemski. Tyle zbiorów, tyle mięsa będzie można też wziąć. Że ja w sumie, no nie no, kupa mi nie jest potrzebna. Ja tu chyba rzeczywiście po prostu sobie pozbieram te wszystkie rzeczy i nie będę na razie szedł do gazowni, że tak to nazwę. Tylko wykorzystam po prostu możliwości, które tu mam. Szczególnie, że jedzenie mi się też po trochę kończy. Dobra. Co mi nie jest potrzebne? Kwiatek! Dlaczego ja wziąłem kwiatek? Mi się przez przypadek musiał wziąć. Nie chciałem go wcale brać. Korzystamy też moment i też to sobie wykopiemy, bo drewno nam się na pewno też przyda. Okej, jest miło. W ogóle nektar mogę zjeść. Ja wiem, że spada sanity, ale nektar może po prostu sobie zjeść. Nie wiem, czy nektar do czegoś jeszcze nie służył. Bardziej ambitnego, ale na tę chwilę nie pamiętam, niestety. Co, robi się ciemno? Dobra. Jest już ciemno. Ale jest mi również wszystko jedno. O kurcze! No, moi drodzy. Patrzcie, co tu się dzieje teraz. Łoja! Ła! A ty skąd się wziąłeś? Robin? Batman? Słuchaj, myślę, że trzeba się ulatniać. Mam wrażenie, że one jakoś zakupują się w zimie. Nie mogą się potem ruszać. Ale... Ruszać się nie mogą, ale mimo wszystko coś tu się zawsze dzieje. Okej, dobra, jest mięso. Wow. Zjedli mięso. Chyba nie udało mi się go wziąć. No jest ich tu zdecydowanie za dużo. A, oni się teraz przybili do mnie. Robin? Znaczy Batman, spierdzielamy. Co mówi lama do lamy? Dokładnie to mówi. Spierdzielamy. Tu jeszcze mamy inne rodzaje mięsa latającego. Ale myślę, że spokojnie sobie jeszcze tutaj chwilę pochodzi. Po prostu poczekamy, aż przyjdzie dzień. Coś atakuje Robina. Jakiś Stefan. Chodź, Robin. Robin zwany Batmanem, uciekamy stąd. No i moi drodzy, zaczyna się sezon. Od razu nałożymy maskę, to od razu trzeba już zgasić. I teraz zabawa z maską jest ciekawa, ponieważ maskę mogę trzymać, aż będą oczywiście reakcje alergiczne, ale jeżeli zdejmę maskę, jak minie czas alergiczny, to mogę spokojnie maskę sobie zdjąć. O kurczę, tu widzę, że one się tak znikają, się pojawiają na nowo. Chyba przejście, które było wcześniej, już jest zamknięte, albo muszę go odnaleźć na nowo też. Dobra, w każdym razie, trzeba będzie zbierać też jungle to i posadzić sam. Nie wiem, czy to samo potrafi rosnąć. Sęk w tym, że nie teraz, to jest taki moment, kiedy one się po prostu tutaj zaczynają rozmnażać, tak? Więc to jest też spoko motyw, żeby spróbować po prostu zasadzić je, tak? Szczególnie tutaj możemy też spróbować... Chyba nie trafiłem w motylka, nie wiem, czy motylek jakoś chyba ucieka ode mnie teraz, motylek. Kurczę, jakbym trafił go. Dobra, jest. Motylek nam się przyda, ze względu na to, że będziemy chcieli trochę się uleczyć, ciutkę, a do tego potrzebne są butter muffiny, czy jak one tam się nazywają. Dobra, to moi drodzy, no oczywiście, że pójdziemy do tej gazowni, ale jeszcze nie w tym momencie, bo mam dużo fajnych rzeczy i chciałbym po prostu je skorzystać z tego, że je mam i wrócić do domu jeszcze. Tak, chciałbym zauważyć też, że ta maska nam musi starczyć na cały sezon. Cały sezon. A to nie będzie takie łatwe.
proste i przyjemne. Maska już ma 94%. Właśnie dlatego trzeba ją zakładać i zdejmować. Zakładać i zdejmować. Nedl nie udało nam się zebrać, bo szczerze powiem i się przyznam bez bicia, troszkę olałem ten motyw. I jak widzicie, potwierdza się też mit? Nie, plotka, że zasadzone trawy, które były kiedyś twardymi, dużymi, wysokimi trawami, teraz, zobaczcie, są trawami zwykłymi. Także jak najbardziej działa to w ten sposób, że no to są po prostu trawy. I teraz tak, to można zawiesić tu i w ten sposób powstanie maska, która będzie mnie przyspieszać. I to jest magiczna rzecz. Magiczna rzecz, trzeba założyć nową maskę. Dobra, zostawmy na razie to tutaj, tego mam nadzieję nikt mi nie ukradnie. Jeszcze jedno sobie tutaj powiesimy. Proszę bardzo, o. Ja to trzeba je wieszać. Zresztą nie wiem, czy nie będę chciał jeszcze jednego tego założyć. Gdzie jest silk? Nie mówcie mi, że... O no, silk jest tutaj, dobra. Tak, będę chciał na pewno tę maskę zakładać, maskę zdejmować, wiecie, na zamianę. Nie wiem, czy Leafy Meat... Jak... Oho. Kichamy. Na zdrowie. Pierwsze kichnięcia, dobra. Gdzie jest w ogóle ta maska? Tu. Musimy ją na chwilę założyć. Oczywiście tutaj się ogarnę sprawę, ogarnę jedzenie i jedziemy dalej. Patrzcie, mogę zasadzić kwiatek w domu. Interesująca sprawa, chociaż nie, ja bym chciał zasadzić kwiatek tutaj. No nie będę zasadzał kwiatków w domu. Niech ja sobie zrobię tutaj, może kiedyś uda nam się zrobić ten. No, czekajcie, muszę to zdjąć. Może kiedyś uda nam się zrobić, moi drodzy, te, jak one się nazywają? Dla pszczółek, domek. Nie wiem, czy to jest możliwe akurat w tym dodatku. Być może tak, być może nie. Dowiemy się niebawem. Mafinek z motylka zrobiony, więc trochę sobie jeszcze zdrowia przywróciłem. Myślę, że zrobię jeszcze jedne kulki. Akurat mam dużo berries. Właśnie, nektar. Czy nektar, muszę sprawdzić, czy nektar może być do garnka. Czy coś fajnego można z nektaru i z Leafy Meata robić, czy on po prostu, ten Leafy Meat jest dobry dla... Wickfried, która może jeść tylko mięso, tak? Bo jest taka akcja, że może tak być rzeczywiście. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że tak było. Mam dwie kulki. Także jestem całkiem ustawiony na dzień 57, a potem cały czas mam ze sobą maskę gazową, też zapominam czasami ją zdejmować. A widzicie, ona się szybko może wykorzystać. Szybko może się zmarnować, więc no ważne, żeby jeszcze 8 dni przeżyć z tą maską, a potem trzeba będzie zrobić następną. Mamy chyba jeszcze zapas piórek, jeśli dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, że oskubaliśmy dziada na tyle, że powinny być jeszcze piórka, chociaż tak. 4 piórka są, ale nie mamy klof, a klof jest nam potrzebny, żeby zrobić trzcinę. Mamy 2 nettle, no właśnie, 2 tylko. Mam jeszcze fireflies razy 1, gdybym chciał dorzucić, także jeszcze spoko. No i zrobił już kolejny dzień, czy mogę dorzucić nektar? Nie może być nektar, a szkoda. No dobra, czyli teraz w sumie nie wiem, co zrobić z Leafy Meatem i z nektarem. Wiem, że nektar długo się trzyma, on się jakoś tak bardzo nie psuje. Może zrobimy jeszcze, czy mam jeszcze w ogóle charcoal, jeśli nie, to trzeba będzie go zebrać. Ale zrobiłbym jeszcze jeden wieszak i zaczął suszyć kolejne rzeczy. Dobra, jeszcze jedna suszarka. Tym razem tak bardziej na ulicy prawie stoi. Muszę znowu założyć maskę na chwilę. Okej, tu na tę suszarkę chyba położymy rzeczywiście... A Leafy Meat? Nie mogę go ususzyć. Nie mogę ususzyć Leafy Meata, ale szajs. Szkoda. No to albo flytrap stock, chociaż mamy i tak dużo, że w sumie nie wiem, czy jest to potrzebne. A, ususzymy jedno. Ugotowałem mięso, więc nie mogę go ususzyć. No tak, zapomniałem, że gotowane mięso nie może schnąć, więc... No cóż, to jeszcze jedna laska w takim wypadku. Czyli w sumie mogę Leafy Meat dać świni? Nie, świnia nie chce, ale jakby na przykład upuścił jedną chociaż sztukę, to żeby się rzucili? Wegetariańskie mięso? Świnie nie są ciekawe, nie zainteresowane są wegańskim mięchem. To interesujące. Ale co miałem jeszcze zrobić? O czym oczywiście zapominam już od... Patrzcie, wygenerował się motylek z jednego kwiatka. To jest interesujące. I jeden kwiatek wystarczy, żeby się generowały motylki. Myślałem, że musi być kilka tych kwiatków. Także fajnie, motylki są przy domu. Także już miło. No i tak, wydaje mi się, że te rzeczy będę musiał po prostu zostawić. No bo nie za bardzo mam co z nimi zrobić. Chyba, że jeszcze przyspieszyć tworzenie warzywek. Albo jeszcze jednego motyla, gdybym dorwał. Byłoby to piękne, bo mógłbym sobie zrobić jeszcze jedną mafinę. No dobra, i patrzcie, co mi się tutaj pojawiło. Drying rack jest teraz. Mamy walking stick, znaczy stocking stick. Dzięki temu biegamy szybciej. Co da się zauważyć, tak? Jest szybsze bieganie. Dobra, ale mam wrażenie, że ona się chyba jakoś... Czy ona przodkiem też nie daje teleportacji albo coś w tym stylu?
W każdym razie możemy teraz zasuwać bardzo szybko, co jest naprawdę mega fajne. I tu, już któryś raz, ile razy ja już planowałem przypomnieć sobie, że tu mamy przecież jeszcze takie rzeczy do wzięcia. I do tego jeszcze możemy użyć młotka, żeby to zniszczyć, żeby sobie jeszcze jedną skrzynkę zrobić w domu. Bo tu są dwie... Dwie deski, dokładnie, dwie deski. Kupę też mamy, więc kupę też sobie też zaoszczędzimy. Bo jeszcze jedną skrzynkę na pewno do domu warto byłoby dorzucić, bo ona się, kurczę, przyda. A stare buty? Pamiętam, że któryś z kolegów chciał stare buty. Nie pamiętam tylko który. Co mi też przypomniało, że screena nie pokazałem wam, tak? Nie pokazałem wam screena. Na razie to schowam tutaj, więc moi drodzy, wam tego screena teraz pokażę, żebyście zobaczyli. Arlinka w sklepie miała 4 girsy. 4! Jak zapomnę, bo to jest możliwe, że znowu zapomnę tego screena wrzucić, to wybaczcie, ale mam nadzieję, że będę pamiętał. Teraz już jakoś tak w mózgu sobie to zapiszę. Nektar chyba wytrzyma dłużej. Przynajmniej mam takie miłe wrażenie, że tak będzie. A ja, kurczę, nie mogę tego cholernego nektara trafić. Mam nadzieję, że... Nektar, Boże, nie nektara nie mogę trafić, tylko girsów, żeby zrobić sobie lodówkę, żeby to ta żywność mogła dłużej wytrzymać. Ale w sumie, no, zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? To chyba jeszcze trzeba będzie powiesić. Monster mity, no na razie nic. Dobra, to trzeba, ja tu dalej kontynuuję porządki, żeby już następnego dnia móc rzeczywiście ambitnie ruszyć dalej. Kurczę, zapomniałem, że dzisiaj w ogóle jest jeszcze pełnia. Tak, zapomniałem o tym, że jest pełnia. I mogę normalnie już biegać, więc lecę. Lecę, chyba że mam jeszcze jakieś zbędne rzeczy, ale wydaje mi się, że zbędnych to... No może ten flytrap stock, ale dobra, wiecie co, nie będzie mi żal. Zrobiłem sobie 3, nie wiem czy flytrap stock się, kurczę, do czegoś jeszcze przydaje. Zamknięte. No właśnie, kurczę, nie, no muszę poczekać. No wybaczcie, mogłem biegać, zapomniałem, że mamy pełni. Nie zauważyłem, bo tu dużo rzeczy na głowie człowiek ma. A poza tym ja chcę ten cholerny sklep sprawdzić. Mogę zrobić sobie jeszcze Dragon Fruita, gdy będzie jakaś tragedia. Zostałem tylko 20 oinksów. Od 20 oinksów jest kolejny jakby poziom zwiększania, więc spoko. Wreszcie moje modły zostały wysłuchane. Toż mówicie mi o czapce, które można zrobić z Ice Clopów. Wreszcie są girsy! O rany, zostaniemy jednak chwilę dłużej, bo teraz z girsów będzie można zrobić, kurczę, lodówkę! Lodówkę, lodówkę i jeszcze raz lodówkę. Wreszcie! Nie będę musiał trzymać tamtej lodówki, pewnie ją i tak zniszczę, jak znam życie, więc teraz tak, jak się tworzy lodówkę? Niech mi ktoś przypomni. Fridge, icebox, potrzebuje 2 złota i trochę kamienia. Wszystko pięknie, bo wszystkie te rzeczy posiadam. Tak, jeszcze jest fajna rzecz, którą można zrobić w sumie. A nawet zauważyłem, że można zrobić tak, to kliknąć, dobra, nieważne. Wezmę to do ręki i mogę wtedy już, mając to do ręki, zobaczcie, o, tak tworzyć, tak? I mogę w sumie to schować i icebox cały czas jest. Dobra, icebox postawimy sobie tutaj, obok jedzenia. O tak, mamy wreszcie lodówkę, mogę zabrać całą tę żywność, włożyć ją. No widzicie, że jerky to już w ogóle ledwo dają radę. Schowam też to mięso. Schowam też te bulby, chociaż wiadomo, że one nie wiem, czy wytrzymają. Schowam też to, bo w razie czego będę. I wreszcie. I mój mózg spada, a to dlatego, że muszę pamiętać zdejmować czasem tę maskę. Dobra, mamy to! O! Dzień dobry! Także, moi drodzy, tak oto sobie pobiegłem znowu eksplorować. Maska mi się powoli niszczy, a ja bym chciał pójść do tego gazowego biomu. No, obiecałem, że to zrobię, więc to zrobię, tak? Tylko szukam, gdzie jest dużo strażników, żeby teraz poradzić sobie z natłokiem, a tu będzie też dużo mięsa! Tylko gdzie są... O, dzień dobry. Dobra, gdzie są strażnicy? Tu są strażnicy. Okej, mają halabardy. Będzie łatwiej. Próbują mnie okrążyć, jak widzicie tutaj dziady. Także nie chcę tutaj... No, ja sobie jakoś, mam nadzieję, poradzę, tak? Tylko muszę pewnie założyć maskę. Powiem szczerze, że dużo ich tu się nabrało. Jestem pod wrażeniem, że jest ich więcej niż mi się wydaje. No właśnie, całe mnóstwo ich tutaj jest, tak? Więc o, bardzo dobrze. Jeden na jeden możemy walczyć. Padło. Dobra, wypadło mięso, bardzo dobrze. Teraz myślę, że będzie już jakby stracili agro na mnie. Nie będzie można się... O! Tu jest jednak ich sporo lata, ale teraz już można obserwować, tak, co się dzieje. Ale faktycznie, ich jest coraz więcej. Mam nadzieję, że do pewnego momentu już przestaje być zwiększana liczba tych dziadów. Dobra, tutaj mamy kolejną skórę. Skóra na przykład mnie interesuje. Skóra, no mięso by się przydało bardziej. Szczególnie tak jak to będzie można ususzyć później. Okej, dobra, drugie mięso. Okej, czy jeszcze jakieś typki zostały? Dzisiaj też mam nadzieję, że jest pełnia. Dobra, świetnie. Tutaj jest nic z niego nie wypadło. Resztę pewnie pozżerali skubańcy. Dobra, to czas zrzucić to mięcho. Można nawet i ususzyć mięcho.
i lecimy dalej. Co ciekawe, zobaczcie, kwiatek zmienił swój wygląd. Przed chwilą był inny, teraz jest inny. I ciekawe, co spowodowało zmianę wyglądu mojego kwiateczka. To jest dobre pytanie. Mam też dużo tych walking, stalking sticków, więc można je po prostu zostawić. Mam nadzieję, że one się nie niszczą, jak się je zebrało. Mam nadzieję, że one nie będą traciły... Chociaż one... Czy one się zużywają podczas użycia, czy one się zużywają zawsze? Bardzo dobre pytanie. Dobra, mamy oczywiście pełnię. Mam jedne kulki tylko. Ale myślę, że jakoś przeżyjemy z nimi. Oczywiście użyjemy teraz Walking Cane. Dzięki temu... Stalking Cane. Walking Cane jest z tego, z kła Morsa. I możemy znowu udać się na podróż. O, będziemy teraz zbierać już nowe nasionka, bo tamte sobie już zostawiłem. Nowe nasionka będą zbierane. Tak, idziemy w końcu zobaczyć, jak wygląda strefa gazowa. Dobra, wchodzimy do Rainforest. No i cały czas tu widzę jakieś ataki, cały czas odchodzą. O, te małe zaczęło wychodzić. Duże chyba się nie ruszają, a małe cały czas wyłażą. Tak to wygląda przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Dobra, mijamy kolegów, zdejmiemy teraz tę maskę. Ło! Warzywka! Oczywiście, że chcę warzywka. Walking cane mi się przyda. Tutaj do manewrowania między nimi. Chciałbym to! Boulder zniszczyć. Ale nie jest tak prosto, zobaczmy, gdzie idziemy. Gdzie jestem? Tu. Muszę dodać się tutaj, także nie jest źle. Kierunek jest całkiem poprawny. Ale strasznie w tej dżungli teraz naroiło się od typów. No właśnie. I co teraz? No teraz musimy wziąć ciebie i przynajmniej spróbować przejść dalej. A właśnie, co z moją czapką? Ja czapki nie nakładam na głowę i to jest mój błąd. O! Robin, ty masz moją czapkę, nie? No właśnie. Tak myślałem, że masz moją czapkę. Przestań atakować Batmana, ty ciulu! Dobra, zginął. Ale wezmę tylko to. Dobra, muszę na chwilę znowu założyć maskę. Nie będę brał tego, jakoś tak czuję, że kompletnie jest mi to zbędne. O kurcze, dalej idą. Dobra, Robin, idziemy. Znaczy, kurcze, Batman, no nie nauczę się. Okej, jesteśmy już dość blisko. Zrobiliśmy sobie ścieżkę, tutaj jest wejście do podziemi, gdybyśmy potrzebowali. Ale tu byliśmy. To mam nadzieję, mam wrażenie, że... O, patrzcie, w jakim genialnym miejscu jest nasz kochany kolega Indyk. No, moi drodzy, lepiej być nie mogło. Lepiej być nie mogło i oczywiście nauczyłem się też, że nie warto zabić Indyku, ponieważ Indyki się nie respawnują. Idealne miejsce, żeby zabrać z niego wszystko. I nie będziemy go ubijać. Taki będzie se, kurczę, biegał. Szczególnie, że jest noc, a w noc on w ogóle idzie spać. Także idealnie nam się trafiło. Mamy 7 pikoków. Indyk, oczywiście nazywam go Indyk, mam na myśli cały czas, bez zmian, kolegę Pawia, oczywiście, tak. Dobra, tutaj mamy, to moglibyśmy zniszczyć, Peculiar. Czy myśmy to już rozbili? Chyba tak, bo nos mu odpadł, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment też, żeby zniszczyć to i zobaczyć, co z tego wypadnie, czy jakieś złoto, czy po prostu kamienie. Kamienie i flinty, no okej, dawno flintów nie zbierałem, więc może być. O! Co ciekawe, to w ogóle jest jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. A! Coś tu lezie na mnie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Okej. Dobra, kiting wyszedł całkiem niezły. Dobra, wiecie co, zjemy za ten nektar. I tak mam przyrost. Całkiem niezły. Nie chcę robaczków. Dobrze. Tu mamy co? Okej, chyba założymy znowu maskę. Mam 38%, nie jest tak dużo, ale znowu zebrałem trochę, jak widzicie tego. O, tu nie chcemy. Zebrałem trochę piórek. Nawet gdybym miał naprawdę ich mało. A nie mam ich mało. Okej, tu jest strefa gazowa, tak? Tu mam na szczęście już maskę i teraz możemy zobaczyć, co się tu będzie działo. Co tutaj twórcy przewidzieli w tym miejscu dla nas? Dobra, wchodzimy. Po raz pierwszy. Dziewiczy rejs po zatrutym lesie. Grzybki tu są. No proszę, mamy nawet grzybki. To się nazywa las deszczowy. Tak. Okej. Dobra. I co my tu... A, tu to oczywiście też wieje. W tym lesie powiem szczerze, że tak... Pusto, nie mrawo. Nie za dużo się dzieje. Wezmę sobie laskę, żeby szybciej chodzić może. Ogólnie dostawałbym pewnie nieźle wpierdziel od trucizny, gdybym nie miał tej maski. Maska ma 34%, a zostało nam jeszcze 5 dni, czyli połowa sezonu, a moja maska już prawie jest martwa, że tak to nazwę, także trzeba będzie uważać na to. Dobra, czyli co?
Jedziemy, bum. Tu też ponoć są osoby, osobiście rozmawiałam z tymi osobami, które twierdzą, że wypadają oczywiście girsy stąd. I to jest interesujące, skoro girsy stąd wypadają. Mi żaden girs nigdy nie wypadł z wazonu. Tu mamy jeszcze, o, tutaj mamy dużo gotówki. Sobie zniszczymy. Oczywiście. Być może będziemy musieli trochę pokichać w tym sezonie. Tak mi się wydaje, że koniec sezonu to trochę będzie kichania. Teraz tak, tutaj mamy, tu mieliśmy po prostu wejście. Okej, okay, zbadamy sobie dalej. Na tyle, na ile możemy przejść, ale tu już widzimy, że jest koniec mapki, także tu jest już granica. Dobra, ciekawe, czy w ogóle jest jakieś tam przejście. Możemy szukać tego przejścia. Może jest jakieś wejście do dżungli jeszcze? O, proszę. Ej, no ciulu jeden. Zżarłeś koleżankę. O, tu też jest nagroda. Ale myślę, że zanim nagroda, to trzeba będzie powalczyć z kolegą. Trzy ataki i ucieczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trochę musi oberwać. O, dwóch kolejnych kolegów. Dobra, nie no, idziemy od nich. Chodź. Chodź, Robin. Nie ma co z nimi się bić. A Robin trochę obrywa. Ale ja sobie wezmę to chociaż. Dobra, uciekamy od typów. Oczywiście zbieramy też to, bo... Aha, tu w ogóle jest ślepa uliczka. Okej. Okay. Mam wrażenie, że one całkiem nieźle sobie radzą z atakami. Robin, mam nadzieję, że się nie zgubisz tam po drodze. W ogóle chyba nie... Czy jesteśmy cały czas w zatrutej sferze? Chyba nie. Nie jesteśmy. Dobrze, żeby nie marnował maski, gdy nie muszę. Dobra, to się... Trochę da nam bonusów do życia później. Tylko nie mogę znowu wejść oczywiście w zatrutą strefę. Tak, trochę może zacząłbym jeść też? Mamy na szczęście teraz już, moi drodzy, przecież... Oj, nawet kulkomiot jest. O, co to? A, bo one po prostu, wiecie co? To może być uderzanie właśnie... Wiecie co? Tak, może to być. Uderzanie, moi drodzy, w drzewa przez te robaczki powoduje wstrząsienie ekranu, więc być może to o to chodzi, dlatego ten ekran tam się trząsł tak. Dlatego, że trafiliśmy akurat na miejsce, gdzie sobie te robaki w łeb strzelały, no i tyle. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak może być. Oj, nie zauważyłem typa w ogóle! O, jaki typior? Raz, dwa, uciekamy. Kite, dobra, raz, dwa, trzy, uciekamy, dobra, raz, dwa, trzy, padł. Dobra, będziemy zbierać tego gałęzie. Nie, gałęzie chciałem! I dajemy oczywiście gałęzie koledze. Tak samo jak te dupki. Tak samo jak damy jeszcze... O, maskę gzeł trzeba założyć. Dobrze. Zobaczmy też, co tu znajdziemy. Pewnie jakiś tam... Dobra, manure. No dobra, manure nie chcę. Serio, ale kup nie chcę. Zobaczmy, co jest tutaj, bo na pewno tu też jesteśmy w stanie coś znaleźć. O, słyszę to. Dobra, moja lampka. Może trzeba na początku zapalić? Być może tutaj będą jakieś... Znaczy, tu słychać te Stefany, które drą mordę. O tak, tu sobie ten Vampire Bat śpi. Jest też Fern, możemy zobaczyć, że... O, to można jakoś przebić, ale od drugiej strony prawdopodobnie. Także zostawię sobie tutaj lampkę. Tak, i spróbuję, póki mam kill-off oczywiście, jeszcze to rozrąbać. Dobrze, że dźwięki nie budzą. Jakby dźwięki budziły, byłoby gorzej. I proszę bardzo, ile złota. O to chodzi. O to chodzi w eksploracji. Dobra, oj, ciemno. No to założymy chyba maskę znowu. Ciekawe, czy można w ogóle naokoło jakoś wyjść stąd. No bo w sumie jesteśmy tu, ale zobaczcie. Proszę bardzo. Dało się przejść przez ten element dżunglowy tu. Nie dżunglowy. Ja nazywam dżungla, ja wiem, że to mylę, kurczę. Gazowy rainforest, las deszczowy i możemy sobie wyjść tędy. I tu jeszcze mamy nierozbitą rzecz. I po drodze możemy sobie przejść tutaj i wrócić do domu. Szczególnie, że jedzenie... Dalibyśmy radę. Dużo jest tych jeszcze świerszczyków tutaj, latających. Czy ja mam siatkę ze sobą? Robin, ty masz siatkę? Ty masz siatkę, dobra. Zamienimy ją za złoto. Weźmiemy siatkę i może spróbujemy złapać ich kilka. Okej, okay, siatka mi się akurat zniszczyła, rozumiem. Dobrze. Trudno. Mam na szczęście tego gościa, także spoko. Oni się nie niszczą w ogóle, żeby było śmieszniej. Także oni są niezniszczalni. A myślę, że to jest dobry moment, żeby jednak wrócić. Chociaż możemy zobaczyć coś jeszcze z tej strony. Jak już tu jesteśmy, tylko tu jest też dużo kolegów, którzy niekoniecznie nas lubią, a tym bardziej nie lubią Robina, zwanego Batmanem. Ale i tak przebiegnę za nim. Haha! Oj, tu wezmę coś. Chociaż szczerze mówiąc, to już nie jest... Aha, to już nie jest noc. Dobra. Gdzie mam latarenkę? Tu. Dobra. Tu już jest koniec trasy. Tak, tu już jest zwrotnica.
tu już dalej tramwaj nie dojedzie, no to sobie chociaż przejdziemy. Mamy możliwości. Czujemy się bezpiecznie, czujemy się teraz bardziej taki... Ja się czuję bardziej odważny teraz, ze względu na fakt, że... No, trochę już tę grę poznałem, tak? I to jest właśnie fajne, że trochę gry poznajesz i już czujesz się jakby pewniej, nie robisz jakichś głupot, tak jak robiłem na samym początku gry. I to jest fajne, tu jest mnóstwo tych... O, jak miło. Nie można było tak od razu? Pięknie. I teraz zadowodujemy. Taka w nagrodę kulka. Tutaj widzę, że jest... Tutaj jest bardzo dużo świetlików, więc tych świetlików może jest skończona liczba, ale ich jest tak dużo, że nie musimy się w ogóle przejmować, że one tutaj są. Dobra, myślę, że wrócimy, po prostu pójdziemy na zachód i w ten sposób powoli będziemy zmierzać ku domu, żeby też rozładować cały tutaj bagaż, który zebraliśmy. Tu sobie się turla kolega. Niech się turla. Aha, tu jest wyjście i musimy poczekać aż... Nie, jesteśmy już zaawansowanymi graczami. Nie będziemy czekać, po prostu... O kurczę, powinnam tę maskę zdjąć w ogóle. Może co? Nie. Raz, dwa, okej. Okay. Może być kill-offem, bardzo ładny lag w dobrym miejscu. Dobra, idziemy. Maska mi starczy jeszcze na... 17% maski jest tylko. To jest mało. Dobra, dotarliśmy do tego miejsca, także przechodzimy sobie znowu teraz po zwykłym lesie. O, tam nie idziemy. Tak, i tutaj gdzieś jest... O Jezu, tu jest tak... Nie wiem, czy tu coś by mnie zaatakowało. No właśnie, chciałem dojść tutaj, to poczekamy, aż przyjdzie dzień, bo dzień już przychodzi. Weźmy sobie młotek do ręki. Chyba, że mi się zniszczył. Nie jest. I zobaczymy, co jest tutaj. Pewnie jakieś piórko. A, trzcina! Bardzo miło, bo z trzciny będziemy musieli zrobić potem w przyszłości... No wiecie, co z trzciny się robi. Robi się klof, czyli kawałek ubrania. Co się przyda? O, i znowu muszę maskę założyć, bo wraca strefa gazy. Patrzę, chyba tutaj będzie dobrze strzelić. Także, kurczę, przebijać się przez te... One są upierdliwe. Te bramble. No ale... A, i mam teraz maskę na sobie, tak? To maska też dostaje obrażenia w takim przypadku? Nie. O kurczę, no właśnie, tylko tutaj cały czas trzeba będzie lawirować pomiędzy. Także sami widzicie, że zabawa jest przednia. Jeśli chodzi o lawirowanie pomiędzy tymi wszystkimi bramblami. One są... One przeszkadzają, dupę trują. Męczą, trochę bym nawet powiedział, ale z drugiej strony pomagają odcinać przeciwników. Odcięci przeciwnicy od tam sfery różnej. Proszę bardzo. Dobra, masz Robin. Masz jeszcze miejsce w ogóle? A Robin ma ostatnie miejsce, tylko trzeba uważać. I to jest bardzo fajne, bo właśnie czasami odetną jakichś przeciwników i można z nimi sobie poradzić o wiele łatwiej. Zabawa z maską zaczyna być coraz bardziej upierdliwa. Kurczę, te bramble to się tak tu rozprzestrzeniły, że... Patrzcie, ten łosiek, kurczę, ledwo żyje, musimy też go kiedyś ubić. Dobra, no nie ma bata. Muszę jakoś tu poprzechodzić, porobić sobie jakieś przejścia, no i wracam do wioski. I mógłbym tutaj zobaczyć, on mnie nie lubi, on będzie mnie atakował. Oczywiście, że zaraz mnie atakuje. Nie chciałbym na razie z nim walczyć. O rany, tu cały czas mam te berybusze, które będę chciał wykopać, bo wtedy miałbym jeszcze więcej zabawek, więcej życia i w ogóle. Dobra, olał mnie na szczęście. Założymy jeszcze na chwilę maskę. No i zostanie nam 4 dni kichania, więc myślę, że już nie będę się zapuszczał na pewno na strefę gazową, bo już maski mi nie starczy. Nie będę też pobierał tych Nettle Seedów, bo to trochę się nie opłaca. Mogę dać ci kamień, dać mi pewnie Oinksa, dziękuję bardzo. Tutaj każdy z nich, który dostanie do mnie kamyk, będzie chciał dać mi Oinksa. Mam tych kamieni tak dużo, że mogę zamienić to. Bardzo proste, 3 Oinksy się udało zdobyć. Wracamy do domu. Proszę bardzo, u nas w domu po prostu wszystkiego w bród. Wszystko pięknie tutaj rośnie, 90% laski, mamy mnóstwo trawy. I ogólnie ja sobie pewnie już prywatnie zrobię teraz te porządki. Szczególnie, że no muszę się tym zająć bardziej ambitnie, tak? Więc ja wam dziękuję bardzo za kolejny odcinek, jak wam się podobało. Zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Może jeszcze spróbujemy wspólnie złapać... jednego z motylków? Chodź tu motylek. Kurczę, motylek. Jest! Motylek, dobra. Bo to mnie uleczy. To mnie w bardzo dużym stopniu uleczy też, jak będę chciał teraz zrobić sobie tutaj coś do leczenia ogólnie, tak? Więc elo. To mi się podoba. Ach, no to się zniszczy. Z tego się stworzy rot prawdopodobnie. Chociaż mógłbym to teraz wrzucić do lodówki, ale po co mam wrzucać do lodówki, tak? Okej, użyję też tych tutaj zepsutych, żeby dorzucić sobie do... Aha, będę kichał. Na zdrowie. I na zdrowie. Dorzucimy oba.
okej. Więc tak, tak mi się wydaje, że to już jest tyle, jeśli chodzi o mnie i o ten odcinek, więc wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć!